Szczątki trzech prezydentów na uchodźstwie zostaną sprowadzone do Polski. Przez okres II wojny światowej i okupacji sowieckiej na ziemiach polskich polskie władze funkcjonowały na uchodźstwie. Prezydenci na uchodźstwie, rządy na uchodźstwie to rządy, które działały zgodnie z konstytucją. Przypomina pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Przedstawiciele polskich władz na emigracji najpierw znajdowali się w Paryżu, a później w Londynie. Po zbrodni katyńskiej zostały zerwane stosunki dyplomatyczne między Polską a Rosją sowiecką. Później Wielka Brytania, Francja oraz USA cofnęły uznanie polskich władz na emigracji. Jednocześnie uznali rząd, który został powołany z nadania Stalina. Rządy po 1944 roku na ziemiach polskich były rządami narzuconymi przez okupanta sowieckiego, przez władze sowieckie i nie miały one żadnego elementu legitymacji społecznej. Działalność rządu na uchodźstwie była jednak kontynuowana, przypomina historyk profesor Karol Polejowski. Polskie państwo podziemne, funkcjonujące na ziemiach Rzeczypospolitej, było emanacją legalnych władz funkcjonujących na uchodźstwie. O tym też należy bardzo wyraźnie tutaj pamiętać. To prezydent RP na uchodźstwie był głową polskiego państwa podziemnego. Z tego punktu widzenia i administracja cywilna, i administracja wojskowa polskiego państwa podziemnego podlegały władzom naczelnym Rzeczypospolitej w Londynie. Dziś Polska chce okazać wdzięczność tym, którzy służyli ojczyźnie. 12 listopada z Anglii do Polski sprowadzone zostaną szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Spoczną oni w mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Państwo Polskie, Rzeczpospolita tymi uroczystościami jednoznacznie pokazuje, kto miał rację. Te uroczystości to wdzięczność Polski za przechowywanie legalnych rządów, legalnych insygniów władzy, reprezentację wolnej Polski przez te dziesięciolecia. Ruszyła także kampania Misja Wolna Polska, która ma przypominać o działalności polskiego rządu na uchodźstwie. Powstanie również specjalna Izba Pamięci.